Pobudzenie pasji i zainteresowanie naukami przyrodniczymi wśród uczniów to główny cel, jaki postawił sobie Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, tworząc innowacyjny projekt edukacyjny E-Nauczyciel Przyrody. U podstaw programu ETOS leży implementacja nieznanej do tej pory w Polsce metody modelowania dialogów w klasie, Questioning the Author, QTA w skrócie. Jest to metoda z powodzeniem stosowana w amerykańskich szkołach, zmieniająca całkowicie sposób nauczania. Nasz projekt zakłada, że nie da się tak po prostu dziecku wyjaśnić i pokazać świata, że każdy człowiek w procesie uczenia się musi być aktywny i musi sam działać. O innowacyjności programu ETOS świadczą również komputerowe animacje, które w sposób bardzo jasny, ale jednocześnie precyzyjny i bliski uczniom prezentują trudne zjawiska przyrodnicze, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jest to również zestaw tutoriali, czyli takich filmów edukacyjnych, w których uczeń może jeszcze raz utrwalić sobie zjawisko, o którym rozmawiał podczas zajęć. Również wielką innowacyjnością jest łączenie nauk przyrodniczych z nauką języka obcego, gdyż dodatkowo wprowadzamy frazy, zwroty w języku angielskim. Rozwijanie zainteresowania naukami przyrodniczymi w połączeniu z nauką języka angielskiego i dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości ucznia to tylko niektóre zalety programu ETOS. W jego testowaniu wzięło udział 6 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów z Poznania i powiatu poznańskiego. Uczniowie od początku bardzo chętnie i regularnie chodzili na te zajęcia, ponieważ te lekcje są takie odbiegające od standardowych. Wiadomo, że nie ma zeszytów, podręczników, nie ma wkuwania żadnych regułek, nie ma sprawdzianów. Prowadzący nauczyciel nie oczekuje od uczniów jakichś takich konkretnych odpowiedzi, raczej towarzyszy im w ich rozumowaniu i dochodzeniu do wiedzy. Jeszcze awatar, czyli nauczycielka Monika, z którą mają indywidualne lekcje, bardzo im przypadła do gustu, ponieważ z anielską cierpliwością i spokojnym głosem tłumaczy im już indywidualnie, gdzie pracują ze słuchawkami, mogą popełniać błędy do skutku i na końcu wszyscy zadowoleni widzą, jak mają moduł zakończony i gratulacje. Nawykiem moim i wszystkich polskich nauczycieli jest prowadzenie lekcji w ten sposób, że zadajemy pytanie i oczekujemy krótkiej, konkretnej odpowiedzi. A tu właściwie nawet nie, że ich naprowadzamy, raczej chcemy, żeby to oni dochodzili do wniosków i objaśniali to, co widzą na doświadczeniach i w kasumach. Głównymi elementami zajęć prowadzonych zgodnie z założeniami projektu są rozmowy o zjawiskach przyrodniczych z zastosowaniem multimediów oraz indywidualna praca z wirtualną nauczycielką Moniką na platformie edukacyjnej. Takie zajęcia są o wiele lepsze niż takie pisanie właśnie w zeszycie czy tam ten szukanie w podręczniku. Te zajęcia bardzo mi się podobały. Nie mogłam uwierzyć w to, jak ten sok z kapusty potrafił się barwić na różne kolory. To było coś niesamowitego. Najfajniejsze to, że jeśli to jest doświadczenie niesprawdzone, to nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Moim marzeniem zawsze byłoby zmienić sposób nauczania nauk ścisłych. Miałam na myśli fizykę, matematykę, chemię, dość ogólnie. Wydawało mi się, że w Polsce za mało motywuje się uczniów, żeby polubili te przedmioty, że zawsze to taka jakby groźba, tak? Że matura z matematyki to musi być coś bardzo trudnego. Chciałam zawsze zmienić perspektywę. Być może nie jest to zadanie dla anglisty, wydawałoby się, chociaż byłam w matfizji, pewnie stąd to się wzięło, ale okazja się nadarzyła. Z programu ETOS korzystać mogą wszystkie szkoły w Polsce. W chwili obecnej wszystkie materiały są dostępne na naszej stronie internetowej, tak więc każdy nauczyciel w Polsce może pobrać ze strony internetowej instrukcję wykorzystania programu w postaci publikacji książkowej, jak również uzyskać dostęp do wszystkich materiałów, scenariuszy, zajęć, a także wszystkich materiałów multimedialnych i może je następnie wykorzystywać podczas lekcji. Wymagania techniczne zostały skonstruowane w ten sposób, żeby każda szkoła w Polsce w chwili obecnej była w stanie je spełnić. Potrzebujemy sali komputerowej ze stanowiskami komputerowymi, w której na jedno stanowisko powinna przypadać około 1 megabit łącza internetowego.
Program ETOS to ważna odpowiedź na głosy krytyki wobec metod nauczania niedostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Daje on bowiem istotną szansę na wzrost liczby uczniów zainteresowanych studiami na kierunkach kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.